Wygląda na to, że bardzo lubicie filmy o typach graczy w CSGO, co mnie nie dziwi, bo o społeczności CS można powiedzieć wiele. Istnieje bardzo wiele różnych, śmiesznych stereotypów, sam nie wiem skąd przychodzą mi do głowy kolejne pomysły na typy graczy w CSGO, natomiast jeśli lubicie tę serię i chcecie kolejny odcinek, to możecie zostawiać łapki w górę, a jeśli mnie nie znacie, to ja jestem Mervo i zapraszam was do oglądania. Esport w CSGO jest ważny i chyba każdy z nas miał taką sytuację, gdy bardzo spodobała nam się akcja pewnego profesjonalnego gracza, gdy sposób w jaki zdobył te fragi, w jaki rozegrał klacza, czy też Wygrał rundę zdobywając Ace'a, bardzo nam się spodobał, i staliśmy się po prostu fanem danego gracza, dowiadując się o nim coraz więcej, starając się powoli naśladować jego styl gry. Ale są pewne osoby, które nazywam naśladowcami prosów, niech podniosą z Was rękę ci, którzy nigdy nie spotkali na matchmakingu Kenny No właśnie. Chyba nikomu się to nie zdarzyło. Są gracze, którzy biorą ten sam nick danego proplayera swojego ulubionego gracza, ten sam awatar, często dodają nawet sponsorów do swojego niku, udając, że dana firma czy dana strona ich sponsoruje, i oczywiście za wszelką cenę starają się również używać tych samych skinów co dany proplayer. Takich graczy nazywam naśladowcami prosów i często zdarzają się na matchmakingach. Ja Miałem pewien problem z określeniem nazwy dla drugiego typu gracza, ponieważ nie chciałem być zbyt brutalny, ale chciałem, żebyście mimo wszystko dosyć dobrze zrozumieli, o co mi tutaj chodzi. Otóż są pewni gracze, którzy za punkt honoru biorą sobie, żeby ustawić awatar z jakąś laską, z cyckami bądź tyłkiem na wierzchu. I takich graczy właśnie nazywam stulejarzami. Otóż nie wiem o co tutaj chodzi, w czym tkwi ten fenomen, ale jest bardzo wielu graczy w CSGO, którzy właśnie ustawiają sobie takie zdjęcia na awatarze. No i można powiedzieć, że jest to jeden z typów właśnie graczy CSA. Gracz numer 3. To tchórz. Nie wiem jak wy, ale często spotykam się z graczami, którzy biorą inicjatywę we własne ręce i mówią: okej, okay, teraz wszyscy atakujemy ten bombsite. Albo którzy mówią: okej, okay, raszujemy teraz den BS, nikt się nie zatrzymuje, biegniemy przed siebie, raszujemy, zdobywamy bombsite. I nagle, gdy przychodzi co do czego, okazuje się, że on jako jedyny został z tyłu. Że my wszyscy we czterech wbiegliśmy na bombsite, prawie go przejęliśmy, zginęliśmy, a on gdzieś tam piąty był z tyłu i mówi: no okej, okay, ja pilnowałem tyłów, a wy mieście zraszować i tak dalej. Często są to gracze, którzy będą, mieli, którzy będą nam wytykali, że łatwo, gdy giniemy, gdy on zostaje sam ostatni żywy, zdobywa jeden czy dwa fragi i później ginie, ale jest dumny z tego, że ma najwyższe statystyki, mimo że w ogóle się nie przykłada do zwycięstwa naszej drużyny i zupełnie nikomu nie pomaga. Takich graczy właśnie nazywam tchórzami. Typ numer 4 to weteran. Za moich czasów to było lepiej. Grałem w 1.6, graliśmy w kawiarenkach. To nie to samo co teraz. Ci, co grają w CSGO w tej chwili na no niczym się nie znają. Sezonowcy. Ja już dawno odinstalowałem Global Offensive, ta gra. Schodzi na psy wszystkie updatey. Jest gorzej. Nie wiem o co chodzi, ale wszyscy mówią, że jest źle, to ja też mówię, że jest źle. Kiedyś było lepiej. Co mówisz? No, możemy zagrać w Trmakinga dawaj od już wchodzę do lobby. Wszyscy wiemy, że w celu się szybciej poruszamy się, trzymając nóż, dlatego często korzystamy z tego, poruszając się po mapie. Wyjmujemy broń, gdy przeciwnik może nam się wychylić za danego narożnika. Biegniemy z pistoletem, gdy chcemy się przemieścić, a wiemy, że mimo wszystko ktoś może się pojawić i chcemy móc go trafić. Wyjmujemy granaty, gdy trzeba, i tak dalej, i tak dalej. Ale są pewni gracze. Którzy tę czynność wykonują non-stop, nawet o tym nie myśląc. Nazywam ich adechadowcami bądź nadpobudliwymi, i ci gracze takich operacji wykonują milion razy na sekundę. Co chwilę wyjmują jedną broń, wyjmują drugą, wyjmują nóż, klikają guzik odpowiedzialny za inspekcję danej broni, za jej oglądanie, zmieniają szybko na kolejną, zmieniają na kolejną, wyjmują granaty, kolejne bronie i tak dalej, i tak dalej. Ciągle tacy gracze non-stop klikają te różne guziki i zmieniają broń. Nie wiem, z czego to wynika, z takie przyzwyczajenie, taki pewien rodzaj takiego tiku nerwowego związanego ze zmienianiem tych broni, Część osób może po prostu lubi dźwięki wyjmowania tych różnych broni, czy same te animacje. Co ciekawe, często mylnie takie osoby utożsamia się z dobrym movementem. Nie ma nic złego w staraniu się w z siebie wszystkiego, ale są pewni gracze, których nazywam. Trajhardami, którzy właśnie to oznaczają. I po czym ich najłatwiej rozpoznać, wystarczy wejść na profil Steam danej osoby i zobaczymy tam dosłownie wszystko. To, jaką ma w tej chwili rangę, jaką wbił kiedy, jaki jest jego cel, kiedy chce go osiągnąć. Dalej ma napisane wszystkie lany, na których uczęszczał, wszystkich, na których był, które wygrał, na jakie zajął miejsca i tak dalej. Następnie są skiny, te skiny, z których jest najbardziej dumny, te, które by chciałby wymienić, oraz ostrzeżenie, że on nie da się oszukać, że tylko piszmy do niego, jeśli chcemy coś naprawdę ważnego, że on nie przyjmie nas do znajomych, jeśli nie mamy jakiegoś tam poziomu na Steamie, jeśli nie napiszemy mu w komentarzu, co on od nas chce. Następnie jest wypisane tam wszystko, iż chodzi o jego sprzęt. Czułość, sens sensitivity w grze, myszka, jakiej używa, monitor, cały sprzęt, wypisane wszystko. Tacy gracze zdarzają się w CSGO. Jeden z największych komplementów, jakie możemy otrzymać w cesie, to moment, kiedy my gramy oczywiście czysto, a ktoś z przeciwnej drużyny oskarża nas o czyty. I w ten sposób poznajemy kolejny typ gracza, czyli oskarżyciel. Jest to osoba, która oskarża od razu przeciwnika o czyty, gdy jemu uda się coś dziwnego, niespodziewanego. Myślę, że każdy z nas kiedyś miał jakiś bardzo szczęśliwy strzał, jakaś akcja, kiedy zabiliśmy kogoś przez przesmłka, kiedy strzelaliśmy przez jakąś cienką ścianę, skrzynkę i udało nam się kogoś trafić zupełnie w ciemno. Zdarza się to z nas. Z każdemu, ale czy od, od razu oznacza, że czytujemy? Nie. Ale o tym niestety nie pamiętają. Oskarżyciele. Kolejny typ to afker. I jest to gracz, który po prostu co jakiś czas lubi sobie poafkować, czyli być nieaktywny. I najgorsze, gdy zdarza się to w naprawdę ważnych sytuacjach, w ważnych momentach w meczu, czy chociażby w, przy rundach pistoletów, pistoletowych, które często potem ustawiają mecz na dobre kilka rund i sprawiają, że nasza drużyna jest nastawiona pozytywnie bądź też negatywnie do dalszej części meczu. Tacy, a tacy afkerzy często zupełnie bez powodu nagle potrafią przestać grać, odejść od meczu, potem do niego wrócić, znowu odejść, albo nawet czasami niektórzy afkerzy robią to specjalnie i mówią ok, pokłóciłem się gdzieś tam z moimi teammateami, obrażam się, teraz już nie będę grał do końca, bo coś tam. Tacy gracze się zdarzają. Co jakiś czas natrafimy no, na osoby, dla których pojęcie eko nie istnieje. I taka osoba w każdej jednej rundzie, niezależnie od tego, jak mało będzie miała pieniędzy, niezależnie od tego, czy ktokolwiek z jej drużyny będzie coś kupował, taka osoba będzie chciała kupić Digla i jakiś podstawowy pancerz. W tym, w czym generalnie nie ma aż tak nic złego, jeśli spróbujemy to zrobić od czasu do czasu. Natomiast Diggler, bo tak nazwałem sobie tą osobę, bierze to za punkt honoru, żeby w każdej jednej rundzie spróbować tak zagrać, ponieważ pamięta, że kiedyś tam, tydzień temu, w jednym meczu, przy jednej rundzie udało jej się strzelić, Super headshota z Digla, dlatego uważa, że to jest broń dla niego i powinien z nią grać w każdej rundzie, a Eko jest dla słabiaków. Na sam koniec opowiem wam pewną historię. Otóż kilka dni temu grałem z graczem, który nigdy się nie zamykał, dlatego w przybliżeniu nazwiemy go sobie gadułą i ten gracz przez cały mecz ciągle miał nam coś do powiedzenia. Od podstawowych rzeczy, co powinniśmy teraz robić w czasie gry, jak zagrać, czy atakować, bronić się, gdzie iść, po jakieś historie zupełnie związane z jego życiem. Co zrobił wczoraj, co, zrobi, co chce zrobić jutro, jakie ma plany, co lubi, czego nie lubi. Ten gracz ciągle o czymś nam opowiadał. I była już w końcu końcówka gry, mecz był cały czas wyrównany i musiałem odbić bombsite. Bomba już była zaplantowana, zbliżałem się do BSA, a on no po prostu cały czas o czymś mówił. I wiecie co mi wtedy powiedział? Powiedział mi wtedy, że...